Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Dzisiaj w ten piękny, słoneczny, ale mroźny dzień zabiorę Was i moją małżonkę w góry podbić kolejny szczyt z Korony Gór Polski i chodźcie z nami. Kawę standardowo rozpoczynamy na stacji z kawusią. Tak, siemanko, witamy Was z parkingu. Dojechaliśmy, no zdradzę Wam w końcu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Górach Świętokrzyskich, na parkingu przed szlakiem na Łysicę. Łysica jest to jeden ze szczytów Korony Gór Polski, należący do Korony Gór Polski. Ma wysokość 612 metrów nad poziomem morza i jest to najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, a zarazem najniższy szczyt z Korony Gór Polski. W takich okolicznościach przy kościółku, w miejscowości Święta Katarzyna, rozpoczynamy wędrówkę. Dobra, tak, na start szlaku, taka bardzo ważna informacja, zobaczcie sobie za mną w tle, na pewno widać, jaka gigantyczna kolejka jest. Kupa ludzi stoi, żeby zapłacić bilet wstępu, bo wchodzimy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. A my po chwili namysłu stwierdziliśmy, że poszukamy opcji zakupu takiego biletu przez internet i online się da, także nie musicie sobie stać w tej kolejce, tylko możecie wcześniej taki bilet kupić. W okienku pani tylko pokazać taki kod QR do zeskanowania i idziemy dalej. 80 groszy drożej wychodzi, bo transakcje to jest ważna informacja, tak. Wychodzi opłata za transakcję, ale nie trzeba stać w kolejce. Wypływa tutaj w Świętej Katarzynie na początku szlaku źródełko takiej wody, źródło Agaty to się nazywa. I jak widzicie, Państwo nawet przybyli tutaj z baniakami, żeby takiej wody sobie nabrać, ponieważ ma ona właściwości lecznicze. Remontowany szlak. Początek szlaku mamy taki schodkowy. Pięknie nam słońce dzisiaj przyświeca, więc pogoda w miarę dopisała. A nawet bardzo dopisała. Jest zimno, a słonecznie. Takimi schodkami, jak widzieliście, ten szlak przebiegał dosłownie 3 minuty za 200 metrów i idziemy sobie teraz kamieniami, korzeniami. Pierwszy pot. I pierwszy pot pokazał się przy wejściu w taki tunel z poręczami, który wyznacza szlak na górę. Sam szlak na górę nie jest jakiś bardzo wymagający, ponieważ no, rodziny z dziećmi sobie tutaj idą, spacerują i jest to tak naprawdę czysta przyjemność. Nie dla mojej małżonki, która zawsze nie zmuszona do tego, żeby wbić tam na górę, ale no cóż. Nie wiem, bardzo zmuszona. Nie trzeba mi było długo namawiać. Dla Zuzany przyjemnością jest schodzenie z tych gór, nie wchodzenie. Kamienne schody to nieodłączny element tej wędrówki. Pięknie. Tak, teraz idziemy sobie przez takie wypłaszczenie terenu, więc powiem Wam tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przewyższenie terenu. Między parkingiem a samym szczytem jest około 200 metrów przewyższenia, więc no sami widzicie, że na liczbach nie jest to zbyt wiele. Tym bardziej, że spacer ma trwać około godzinkę, więc 200 metrów do góry w godzinę to nie jest dużo. O, na szlaku mamy taką budkę, gdzie można sobie zrobić przerwę na jakieś śniadanko, pożywić się w drodze na lub w drodze powrotnej. I w ogóle na szlaku jest bardzo dużo ławeczek, jakichś takich
drewnianych usprawnień. Nie wiem, na ile to kamera oddaje, ale halo. Zobaczcie sobie tam. Ciągną się cały czas ludzie. I za nami pewnie jest to samo. A co się stało? Ponieważ dzisiaj jest dzień wolny, jest 11 listopada. Mamy dzisiaj święto niepodległości. I ten dzień będziemy celebrować, podbijając szczyt. Celebrując wolność, bo w moim odczuciu możliwość takiego wyjazdu jednodniowego, nawet spaceru i tak dalej, jest to taki synonim wolności. Pójście w góry, pójście na szlak jakikolwiek, to jest synonim wolności i my dzisiaj tą wolność będziemy celebrować. Im bliżej szczytu, tym tych kamieni jest więcej na szlaku. A wiąże się to z pewną legendą, którą wam opowiem. A legenda głosi, że na szczycie Łysicy był wbudowany zamek, w której mieszkała spokojna Agatka oraz jej hulajdusza siostra Jadwiga. Jadwiga poznała rycerza, z którym chciała pozbyć się Agaty i zawinęła taki nikczemny plan, że się jej pozbędzie i ją otruje. Niczego nieświadoma Agata postanowiła w dzień przed, o niczym nie wiedząc, przejść się na spacer do okolicznego lasku, tutaj, do tego boru jodłowego. W momencie, kiedy poszła na spacer, rozpętała się niesamowita burza i piorun roztrzaskał zamek, zabijając oczywiście siostrę Jadwigę i roztrzaskując ten zamek na tysiące małych kawałków. Zamek w całości rozsypał się tutaj po górze Łysicy. I dlatego te kamienie wszystkie znajdują się tutaj na tym szlaku. A siostra Agata, opłakując śmierć swojej siostry, nieświadoma niczego, uroniła łzę i ta łza popłynęła tutaj zboczem góry. I do dziś łzy Agaty spływają właśnie w tym strumieniem i wypływają źródłem leczniczej wody. Idę. A na górę prowadził nas czerwony szlak. Właśnie docieram na szczyt, gdzie niegdyś znajdował się zamek dwóch sióstr. Nagrywasz się? Nagrywasz się. Ostatecznie atak szczytowy za nami. Tutaj, no jak możecie zobaczyć, tylu turystów to ja nigdy nie widziałem na szlaku. Jeszcze nigdzie nie spotkaliśmy się z taką ilością ludzi. Jeszcze pokażę wam widok z Łysicy. Dla wszystkich zainteresowanych tutaj znajduje się skrzynka, w której jest pieczątka, którą można sobie przybić do swojej księgi zdobywcy. Wow, jakie flary to nie są. No i mniej więcej po godzince dotarliśmy, zdobyliśmy i postanowiliśmy sobie cupnąć nieopodal, bo tam dokładnie jest ten krzyż. Na herbatkę napijemy się ciepłej herbatki, którą Zuzanna nam przyrządziła w termosie. Chwilę sobie wychillujemy i pędzimy z powrotem na dół. Łysico, żegnaj! Nara! Oczywiście idąc sobie po tym gruzowisku domu Agaty i Jadwigi, musicie zachować szczególną ostrożność, żeby nie zrobić sobie krzywdy, ponieważ niektóre te kamienie po prostu się ruszają, są ruchome i można tutaj ładnie sobie kostkę skręcić. Uważajcie! Thank you.
jeżeli chodzi o kwestię klubu zdobywców Korony Gór Polski, to tak jak wam na górze pokazałem, jest skrzyneczka, w której można sobie pieczątkę wyciągnąć i przybić w waszej książeczce. Taką książeczkę można zdobyć, zapisując się do klubu zdobywców Korony Gór Polski. To można sobie oczywiście wygooglować i znaleźć. Po opłacie takiej aktywacyjnej, że tak powiem, otrzymujecie taki fajny metalową wpinkę oraz książeczkę, do której trzeba sobie te pieczątki pozbierać. Ja wam to pokażę, jak zejdziemy na dół. Mam to przy sobie, ale my dzisiaj pieczątki nie zbieraliśmy, bo już tu byliśmy i mamy taką w naszej książeczce, więc zobaczycie sobie to później. W sumie to od razu wam to pokażę. Wygląda to tak. My mamy dwie książeczki, bo jesteśmy we dwoje i mamy taki i mamy taki emblemacik. Klub zdobywców Korony Gór Polski. Mam to spakowane, zaraz to otworzymy. No i wygląda to następująco. Kosztowało to 52 zł. 52 zł nas kosztowało przystąpienie do tego klubu. Już kilka tych pieczątek mamy i Łosica jest najniższym szczytem i będzie pierwsza z brzegu. One są ułożone w książeczce wysokościowo. O, i tak to wygląda. Wpinka wygląda tak. To jest na takim kółeczku, to można sobie przypiąć do plecaka czy gdzieś. O, piękna sprawa. Ale żeby tego nie zgubić, to my sobie to trzymamy wszystko razem. I tak, żeby być wpisanym jakby jako zdobywca Korony Gór Polski, to trzeba od momentu zapisania się do klubu zdobyć te wszystkie szczyty. Nie ma jakiegoś wymogu czasowego, że w ciągu roku czy cokolwiek. Po prostu trzeba zdobyć wszystkie te szczyty, które należą do Korony Gór Polski i udokumentować to w postaci właśnie pieczątki oraz zdjęcia bądź ewentualnie filmu, żeby udowodnić, że w tym czasie właśnie tam na szczyt weszliśmy własnoręcznie, a nie ktoś własnonożnie, tak, własnonożnie weszliście, i a nie, że ktoś wam tą pieczątkę przybił. Ponieważ te pieczątki znajdują się nie tylko na szczytach, ale często w pobliskich. Wow! I właśnie to, co mówiłem wcześniej, uważajcie na tych skałach, bo się ruszają i są śliskie. I tak, w kilku przypadkach taką pieczątkę można sobie znaleźć w pobliskiej knajpie regionalnej i tak dalej. To wszystko na stronie klubu zdobywców można sobie znaleźć. Należąc do tego klubu, oczywiście są jeszcze różne inne benefity, ale to musicie sobie poczytać. I właśnie dowiedzieliśmy się, jak wyglądają, jak się nazywają te takie drewniane tematy. To są potykacze i progi przeciwerozyjne. No i można się dokształcić na szlaku. Jeżeli chodzi o źródło siostry Agaty powstałe z rozpaczy i jej łez, to w tym momencie jest to po prostu w przebudowie, jak widać, taczki, betoniarki i tak dalej. Tutaj tylko rurą jest pociągnięta ta woda, żeby można było sobie z tego teoretycznie czerpać. I podsumowując naszą wyprawę na Łysicę, zdobyliśmy ją, myślę, że niecałe 2 godzinki. Nie spojrzałem na zegarek, jak wychodziliśmy z auta na parkingu, ale myślę, że niecałe 2 godziny zajęło nam wejście na górę. No jak widzieliście sami, było mega tłoczno, bardzo dużo ludzi, ale fajnie spędzony dzień, bardzo sympatycznie, aktywnie i w tych pięknych okolicznościach chciałem się z wami pożegnać. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oczywiście, jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. A co? A jak? I subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Myślę, że całą Koronę Gór Polski zdobędziemy, nie wiem w jakim czasie nam się to uda, w sensie mi i Zuzannie, ale na pewno będziemy podbijać te szczyty i wszystko dokumentować, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Także dziękujemy za to, że byliście na tym filmie. Do zobaczenia na kolejnym. Pozdrawiamy serdecznie, siemanko!